Cześć wszystkim, jestem Mateusz i dzisiaj porozmawiamy sobie o moich roślinach ze spontanicznymi wariegacjami. A więc jak możecie zauważyć, mam tutaj wokół siebie dużo roślin i właśnie o niektórych z nich chciałbym dzisiaj porozmawiać, które mają w sobie po prostu spontaniczne wariegacje. Między innymi mamy tutaj alokazję Pink Dragon, Anthurium vitalifolium, Melante kryczynowe i coś jeszcze? Nie. Te rośliny mają akurat spontaniczne wariegacje. Dodatkowo gdzieś tutaj sobie stoi Philodendron Pink Princess. Chciałbym Wam pokazać, jak on fajnie się wyselekcjonował z naprawdę wielu i jaką ma wariegację u siebie, ile tego różu tam jest. Zastanawiam się, od czego zacząć, ale myślę, że zaczniemy sobie od tej alokazji Pink Dragon, którą tutaj mam. Jak możecie zauważyć, ona naprawdę rosła względem tego, jak ją kupiłem. Dlatego, że jak ją kupiłem, ona miała tylko tego liścia oraz jeszcze jednego tutaj mniejszego. Tylko, że tamtego już zdążyła odrzucić. Ten wtedy był wypuszczany. Tego wypuściła ostatnio oraz tego. Już Wam teraz z bliska pokażę, jak ona wygląda. Także postaram się bliżej podejść. O. I tak, ten liść to jest liść, który był w momencie zakupu na tej alokazji i mam nadzieję, że możecie zauważyć taki splash, jeżeli chodzi o wariegację. Następnie, ta alokazja wypuściła tego liścia. O! I jeżeli chodzi o tego liścia, no to to jest, można by powiedzieć, pierwszy prawowity liść, który u mnie ona wypuściła. I później zaczęła wypuszczać nowe listki i teraz tak, to może oberwę sobie już, bo to nie będzie potrzebne. I tak, tutaj możecie zauważyć, że będzie szedł kolejny listek, mam nadzieję, że coś tutaj widać, że się fajnie wyfokusowało. Także tutaj będzie szedł nowy listek w tym miejscu. I widzicie, jak tutaj w ogóle te łodygi są dużo grubsze. Wypuściła sobie później tego liścia. Jeżeli chodzi o tą żółtą plamę, no to to jest zbyt dużo światła. Ona tak się wyciągnęła do światła, że aż tak dużo jej chyba nie było potrzebne. No i troszeczkę się przypaliła. Raczej nie jest to przenawożenie, ale no nic. I tutaj możecie zauważyć w tym miejscu naprawdę fajną ilość wariegacji na tej alokazji. O, proszę. Troszeczkę na samym dole też powinno być widoczne, jeżeli chodzi o nową wariegację tą różową. Ale jednak na górze jest najwięcej tej wariegacji. Jak możecie zauważyć, jest to wariegacja bardziej typu splash. A dlaczego kolor jest różowy tej wariegacji? Dlatego, że jakbyśmy obrócili sobie tę roślinę, co teraz uczynię, to patrzcie, jaki ona ma fiolet od spodu. I tej wariegacji też troszeczkę prześwituje. Więc dlatego, że górna zielona część, górne zielone warstwy ogólnie tej rośliny posiadają wariegację, czyli nie posiadają naszego barwnika zielonego. To znaczy, że te warstwy w dużym uproszczeniu są przezroczyste i będzie prześwitywać przez nie to, co jest pod spodem. Tak najprościej można by to wytłumaczyć. I dlatego mamy taką ilość wariegacji tutaj. Oraz w ogóle ten kolor wariegacji. Przejdźmy sobie teraz do najnowszego liścia. Jeżeli chodzi o to, dlaczego te liście są takie poskręcane, to od razu mówię, że jest to po prostu zbyt duża wilgotność i zbyt dużo światła, jak na tę alokazję. Dlatego, że ona sobie dalej stoi w terrarium z begoniami i muszę ją jednak przestawić do tunelu foliowego, żeby ona się tak nie skręcała, żeby raczej te liście wychodziły bardziej proste. I zobaczmy, czy tutaj uda mi się pokazać, bo też troszeczkę tej wariegacji znajduje się na tym liściu. Także mogę powiedzieć, że to jest wariegacja raczej stała już na tej alokazji, więc się naprawdę, naprawdę bardzo cieszę. Nie ma jej niesamowicie dużo, ale jest. Zobaczmy, może postaram się minimalnie coś tutaj odchylić. O, coś tam też będzie? Ja też zobaczę sobie. Tymczasem wy zobaczycie tył, żebym ja wiedział, gdzie w ogóle tą wariegację pokazać, no ale... Okej, tutaj ona jest i tutaj jest jej najwięcej. Ja wiem, że ten liść później będzie... Nie, nie będę go tak ruszał mocno. Ja wiem, że ten liść później się normalnie rozłoży. Także o to się nie martwcie, że on taki pozostanie, bo ten też podobny był, jak wypuszczała go.
troszeczkę wariegacji będzie tutaj na dole tego liścia, a najwięcej wariegacji niestety będzie tutaj. Więc tego nie zobaczycie tak fajnie. Może coś tam dostrzeżecie, ale uwierzcie mi, jest ta wariegacja. Wszędzie trochę jej jest. O, może coś tam zobaczycie, że jej jest. Bo chciałabym wam to odgiąć mocniej. Okej. Także trochę tej wariegacji mam nadzieję, że teraz też zobaczycie, że jest. Na tym najnowszym liściu jednak. O. Ja sobie ją jeszcze teraz sam pooglądam tutaj. Mogliście dostrzec tą wariegację, ale myślę, że dostrzegliście tą wariegację, że też są takie fajne plamki tu. No. Jak to odgiąłem, to jednak dużo lepiej widać. I nawet się liść nie uszkodził. Także muszę jeszcze raz wam pokażę, jeżeli nie dostrzegliście. No bo jednak w tym przypadku, jeżeli chodzi o tego liścia, to tak może być troszeczkę ciężej widać tą wariegację. Ale mam nadzieję, że jednak coś tam zauważycie. Dlatego, że ona nie jest jeszcze tak idealnie wybarwiona. Także tak teraz się prezentuje moja alokacja Pink Dragon, którą kiedyś kupiłem w Obi po tym, jak wkurzyłem się na kolokwium, które pisaliśmy. I to było gdzieś mniej więcej, kiedy my to pisaliśmy. To było pewnie albo listopad, albo grudzień i wtedy to kupiłem w Obi w Bytomiu. Czy nie? Nie, w innym Obi. Mniejsza o to w ogóle, gdzie to kupiłem. Ważne, że to było w jakimś markecie. Pamiętam, że ta lokacja po prostu chyba na mnie musiała czekać z najnowszej dostawy. Także przyjechałem wtedy do Obi po tym, jak się wkurzyłem na uczelni. I trafiła mi się taka wariegacja. No, żal było nie kupić tej alokacji za 20 zł wtedy. No po prostu żal było nie kupić, że się coś takiego mogło przytrafić. No. Także z tej alokacji jestem naprawdę zadowolony, ale tak jak wspomniałem, będę ją jednak musiał przenieść do mojego tunelu foliowego. Także przejdźmy teraz już do kolejnej rośliny i przejdźmy do rośliny, którą też kiedyś kupiłem w Obi. O, tutaj mamy. Wiem, że tamaranta kryczynowa variegata jest już raczej popularna, jest raczej tańsza, ale dalej ją traktuję jako znalezioną po prostu w markecie budowlanym, dlatego że ani nie była podpisana jako variegata, ani nie miała wtedy ceny jako variegaty, dlatego że zakupiłem ją za około 22 zł, więc no, można by powiedzieć, że to jest taka standardowa cena, jeżeli chodzi o maranty w sklepach budowlanych. Dlatego, że w dyskontach spożywczych raczej po prostu rośliny ogólnie są tańsze. No, ale zakupiłem sobie taką fajną marantę kryczynową variegatę za 22 zł i naprawdę jestem z niej zadowolony. Także już wam przybliżę, jak to ona wygląda. Na jednym z ostatnich filmów ją przesadzaliśmy ogólnie. Znaczy, no, ja ją przesadzałem, ale mogę nazwać, że ją przesadzaliśmy. Także tak sobie teraz wygląda. Jedna sadzonka jest bez wariegacji, a dwie sadzonki tutaj są z wariegacją. Jeżeli widzicie, że ta maranta się zwija, to jest znak po prostu, że ona się usypia trochę. Dlatego, że jest już późno i ona będzie szła spać, czyli się będzie zwijała. Ale najpiękniejsze wariegacje mamy oczywiście na tym liściu tu. Tutaj też są naprawdę fajne. Co bym wam mógł jeszcze tutaj pokazać? Ja ją przybliżę tylko do siebie na chwilę. O! Ten liziarek, ja mogłam o tym liściu zapomnieć. Naprawdę bardzo mi się to podoba, jak ona rośnie. Ogólnie u mnie maranty mają tak, że albo rosną, albo nie. Ta na razie wybrała sobie, że będzie rosła. I to na serio niezależnie od warunków. Więc póki ona rośnie, póki jest fajnie, no to myślę, że ona dalej sobie będzie stała w tunelu foliowym. No i tej okazji, żebym nie odrzucił. Także patrzcie, no ta maranta naprawdę sobie fajnie troszeczkę się zagęściła. Myślę, że dalej sobie będzie stała w tym tunelu foliowym. I jeżeli chodzi o tą marantę, to tak jak wspomniałem, ją chyba też w Obi kupiłem, ale ją akurat w Bytomiu, bo to pamiętam. Nie
było to jakoś specjalnie, tak po prostu sobie kiedyś tam pojechałem, żeby zobaczyć co mają. No i wypatrzyłem taką Mentę. Także taka historia jest, jeżeli chodzi o tą Mentę. A na samą warykatę to pamiętam, że chciałem ją już kupić za około 40 czy tam 45 zł, jak była dostępna. Ale coś tak zawsze odkładałem, no bo... A mówię, a jednak inną roślinę bym chciał, a jednak tą roślinę bym sobie zamówił. Nie będę. No i ostatecznie tak odkładałem, że aż w obi musiała mi się pojawić i wtedy jak się napatoczyła w obi, to ją w końcu darowałem sobie. I kupiłem. Także ja ją sobie już odstawię tutaj na bok. O, może nawet trochę ją będzie widać. Ona akurat stoi sobie obok mojej Maranty Lemon Lime, która kwitnie i dalej jej nie przesadziłem i nie zamierzam jej na razie przesadzać. A ta Maranta Lemon Lime, tak przy okazji mogę wam powiedzieć, że ona akurat była zakupiona w Castoramie. Jak wtedy pojawiły się Maranty za około 19 zł. Także to była Lemon Lime, takie wtrącenie. Do czego byśmy teraz przeszli? A może Pink Princessa wam pokażę tak w międzyczasie? Tak jak wspomniałem, ja na serio dużo Pink Princessów miałem. Mogę wam powiedzieć, że setki. I bym was nie okłamał. I takiego jednego udało mi się naprawdę fajnego wyselekcjonować. Także spójrzcie teraz, jak on wygląda. O, proszę. Czy ten Pink Princess nie jest cudowny? Mam też jeszcze jednego, który ma taką wariegację dosłownie typu marble. Bo tutaj czasami widać takie fajne paski. Ale ten Pink Princess ma naprawdę ogrom różu. Czyż on nie jest cudowny? Jeżeli chodzi o to, w jakim podłożu jest ten Pink Princess posadzony, to jest tylko i wyłącznie włókno kokosowe, ogólnie podłoże kokosowe z dodatkiem perlitu. I nic więcej. Także jeżeli chodzi o podłoże, to... W jego przypadku ja niestety wam nic nie doradzę. On po prostu tak został posadzony jak większość roślin, które ja sprzedaję kiedy, czy sprzedawałem. No i takiego jednego maluszka udało mi się wyselekcjonować z naprawdę wielu. Także on będzie na razie u mnie sobie rósł i zobaczymy jak dalej będzie się rozwijał. Tamten, który stoi w tunelu foliowym, mój prywatny, jeden, jedyny, fajny. On dalej będzie sobie stał w tunelu foliowym, na pewno na planturze go zobaczycie za niedługo, dlatego że mam w planach w najbliższych dniach od tego jak ten film nagrywam nagrać plantur, ale dokładnie kiedy plantur się pojawi, to nie mogę wam powiedzieć. Ogólnikowo, filmy u mnie, jak zdążyliście zauważyć, zawsze pojawiają się w czwartki około godziny 16:30, a wszystko inne, co się pojawia w inne dni, należy traktować jako, jako filmy dodatkowe. Takie, no, raczej nieplanowane, czy to są dostawy, inny film, live, cokolwiek. Najbliższy live będzie w tą sobotę, tak. Najbliższy live odbędzie się w tą sobotę już o 16:30, a co tam będzie, no to możecie już wnioskować po opisie oraz po najbliższym filmie, który też się niebawem pojawi. Także w najbliższą sobotę o 16:30 powinniśmy rozpocząć live'a, nie wiem jak to wypali, ale mam nadzieję, że to wypali, dlatego że jeszcze tego nie testowałem, zobaczymy jak to będzie. Takie małe wtrącenie. Także widzieliście jak Philodendron Pink Princess wygląda, jakiego pięknego udało mi się wyselekcjonować. Jeżeli chodzi o to, co mogę o Philodendronie Pink Princess powiedzieć, to to, że na jego wybarwienie na serio wpływają geny. Największym po prostu czynnikiem w przypadku Pink Princessu są geny. I następnie po genach będzie wpływało to, jakimi nawozami to zasilamy oraz w jakich warunkach jest on utrzymywany, jak dużo ma światła. Tak szczerze nie zauważyłem różnicy, jeżeli chodzi o trzymanie w naturalnym czy sztucznym oświetleniu. Raczej tutaj intensywność wchodzi w grę oraz dodatkowo by wchodziło w grę to, jakimi nawozami je zasilamy. Ten akurat ma chyba małą ilość azotu, dużą ilość potasu i średnią ilość... Nie. Małą ilość azotu, średnią ilość fosforu, dużą ilość potasu, bo przecież K to jest potas, tak. No, dokładnie. Bo mówię tak, jak po prostu się mówi przy nawozach NPK. Mała ilość N, średnia ilość P, średnio duża ilość K. I wydaje mi się, że takim nawozem go w większości zasilałem. Albo takim, który też ma dużą ilość P i średnią ilość K. No,
Tak mniej więcej, mniej więcej. Nie mówię wam dokładnych dawek, no bo to wszystko zależy od nawozu czy rzędów wielkości, no to też to od nawozu zależy. Jeżeli rząd wielkości jest większy, czyli mamy nawóz na przykład 8,32,16 NPK, to on po prostu będzie rozrabiany w mniejszej ilości na daną jednostkę objętościową wody. Dlatego, że inaczej byśmy przenawozili roślinę. W większości te nawozy, które są dostępne dla konsumentów, no tak ogólnie mówię, dla konsumentów to znaczy po prostu w sklepach typu Obi właśnie czy Castorama, one są takie, że należy ich po prostu więcej użyć, no bo to jest tak jak z płaszczkami do prania, że zawsze chce się dać trochę więcej. I dlatego też producenci tak robią, że są nawozy w troszeczkę słabszym stężeniu, aby nie dawać ich niesamowicie małą ilość, czy czasem być ciężko było odmierzyć na 1 litr wody na wozu. No i jak ja odmierzę na minimum 10 czy więcej litrów wody, no to łatwiej jest obniżyć mniejszą ilość nawozu. Objętościowo oczywiście nie chodzi mi tutaj o same składniki w tym nawozie. No. Mam nadzieję, że cokolwiek zrozumieliście z tego monologu. Jeżeli nie, zawsze możecie się zapytać w komentarzach. Ja będę, jak zwykle, odpowiadam na wszystkie komentarze. Oczywiście przypomniałem mi się, że o jednej osi nie powiedziałem i będzie to Philodendron giganteum. A dlaczego go nie powiedziałem? Dlatego, że on stoi tu. A! Okej. Okay. I to jest na serio Philodendron, który ma spontaniczną wariegację. Ten Philodendron, nie wiem ile u mnie jest, to jest jeden z moich dwóch Philodendronów giganteum. Ten jest troszeczkę bardziej zaniedbany. O! Ale mam nadzieję, że teraz zobaczycie. To jest największy, może nie największy, ale liść z największą ilością wariegacji. To jest ten. Tutaj jest taki liść z mniejszą ilością wariegacji. Zawsze gdzieś trochę tego splasza się pojawia. Jeżeli chodzi o wariegację, to jest liść nie najnowszy, bo najnowszy to jest ten. Widać nawet jak się błyszczy pięknie. A największa ilość wariegacji jest tu. Za to najnowszy liść też ma trochę wariegacji, tylko musicie poczekać chwilę, aż się przestawię. Dlatego, że doniczka jest na serio ciężka. I już wam pokażę najnowszego liścia. O! Proszę. Coś mi się tutaj inne liście witryfolium podwinęły, ale to jest najnowszy liść. Mam nadzieję, że się sfokusował i widać tam choć trochę wariegacji, że jest. Bo ja widzę. Mam nawet na podglądzie chyba widzę. Tak jak patrzę. No. Także to jest troszeczkę wariegacji na tym liściu. Najwięcej, tak jak wam pokazywałem, jest tu. A to jest najnowszy liść, taki serio duży. Tylko, że nie widać teraz, dlatego, że się odbija światło. O! Teraz będzie widać. To tej wariegacji jest na serio mała, a to był troszeczkę poprzedni liść, to tej wariegacji jest minimalnie więcej. Także zobaczymy, co w przypadku tego Philodendrona giganteum będzie. I mam jeszcze drugiego Philodendrona giganteum, który no też nie wygląda najlepiej, ale trochę inaczej wygląda, bo ten ma trochę więcej dostępu do światła. Ogólnie tak wygląda ten Philodendron. Widzicie, że ja w wielkich doniczkach go mam posadzonego. I to jest najnowszy liść chyba. Chyba dobrze go pokazuję. O! To jest najnowszy liść. Troszeczkę wariegacji ma. Nie wiem, chyba ten ma najwięcej wariegacji. Ale też idzie nowy liść tutaj. Proszę. Nie wiem, czy fokus jest. Niestety z tej odległości nie widzę. Ale też tej to, też troszeczkę wariegacji się tutaj znajduje. Także jeżeli chodzi o Philodendrona giganteum, to one zostały wyselekcjonowane ogólnie z zielonych Philodendronów giganteum. Tylko, że ja je naprawdę, naprawdę dawno sprowadzałem. I tak troszeczkę zauważyłem, że jednak mają tej wariegacji. Także takie bardziej niepewne postanowiłem sobie zostawić. No i czasami coś tam na tych liściach się znajduje tej wariegacji. No ale jak widzicie, ta wariegacja nie jest niesamowicie stabilna. Ale jednak te Philodendrony jakoś rosną. Także te Philodendrony giganteum mi się podobają. Te Philodendrony, które ja sprzedawałem giganteum jako maluszki, które dalej będą dostępne w sprzedaży w lipcu, bo jest ich jeszcze trochę. Tylko one nie będą już chyba jako maluszki dostępne, tylko w większych doniczkach postanowię je przesadzić. No to jeżeli chodzi o te Philodendrony, no to
tam też się zdarzyło kilka filodendronów z wariegacją, zobaczę co z nich wyjdzie. Ale w większości zdarzają się filodendrony, które nie mają wariegacji, jeżeli się zamawia zieleń. No bo, co mogę wam powiedzieć, to jest taka kompletnie kwestia losowa. W przypadku tych filodendronów, jak je zamawiałem, że się trafił jakiejś wariegacją, no to super, ale też nie trafiły się z jakąś niesamowicie dużą wariegacją, tak jak odmiana bardziej typu Blizzard. Nie mówię, że to jest kompletnie nowa odmiana, ale wariegacja typu Blizzard w przypadku Philodendrona Giganteum, no to tamte kompletnie inaczej wyglądają, tak jak widzieliście. W przypadku tego Philodendrona, no to tej wariegacji wcale za dużo nie ma. Te Philodendrony u mnie od takich dosłownie maluszków są, myślę, że około roku i widzicie, jak one teraz wyglądają. Także naprawdę, Giganteum, sama nazwa mówi, te Philodendrony będą na serio duże. I myślę, że już będziemy mogli przejść do ostatniej rośliny, jaką tutaj mam, i będzie to Anthurium vitellifolium. Anthurium vitellifolium w swojej ofercie mam czasami jako drugi gatunek. I z tego co wiem, vitellifolium ma na serio naprawdę niestabilną wariegację. Mam tutaj takiego jednego, którego kiedyś mi się udało zdobyć. I zobaczcie, to był liść, dzięki któremu go zauważyłem, że ma jakąś wariegację. No i postanowiłem, że coś z tym vitellifolium będę robił. To vitellifolium ogólnie stało u mnie zazwyczaj w tunelu foliowym, ale tam miało zbyt wysoką wilgotność. Ja nie wiedziałem, że przy Anthurium może istnieć coś takiego jak zbyt wysoka wilgotność powietrza. I przez to, że to Anthurium miało zbyt wysoką wilgotność powietrza, nie miało odpowiedniej wentylacji w moim tunelu foliowym, to zazwyczaj te liście po prostu miękły, grzyb tam wchodził troszeczkę i widzicie, takie ogonki mi pozostawały. Ale teraz stoi w innym miejscu. Może na filmie z plantu pokażę, w którym miejscu stoi. No i jednak to vitellifolium sobie jakoś tam radzi. Jakoś nowe liście zaczęło wypuszczać już takie lepsze, ani tego ostatniego z naprawdę fajną ilością wariegacji nie straciło niesamowicie dużo. Także ja się teraz przybliżę i pokażę wam tego liścia z naprawdę dużą ilością wariegacji. O! Proszę. To jest liść z na serio naprawdę dużą ilością wariegacji w przypadku tego Anthurium vitellifolium. Jak widzicie, trochę go straciło, ale jednak w większości ten liść pozostał. A najnowszy liść już wam pokazuję, jak wygląda. To jest ten. Ten już nie jest idealny, on się w ogóle jeszcze wykształca. Ale widać, że tej wariegacji jest tutaj dosyć sporo na tym vitellifolium. I zobaczymy, jak na moim tym vitellifolium dalej ta wariegacja będzie wyglądać. Ta wariegacja jest, można powiedzieć, typu żółtego. No bo nie wiem, czy biała wariegacja występuje na tym vitellifolium, choć no tutaj jest na serio taka bardziej pod biel podchodząca. To vitellifolium jest posadzone tylko i wyłącznie w... nie zapomniałem nazwy, w mchu sphagnum. No. Tylko i wyłącznie w mchu sphagnum. No i jakoś sobie daje radę teraz. Nawożone jest tak jak wszystko inne. Teraz stoi sobie normalnie w pomieszczeniu troszeczkę dalej od okna. Także ma zapewnioną wilgotność rzędu 50%. Oświetlenie raczej popołudniowe, dlatego że w mojej sypialni sobie stoi. I zobaczymy, jak dalej się to vitellifolium będzie rozwijać. Mam też tutaj drugie vitellifolium, które zaraz wam pokażę. I to drugie vitellifolium to jest takie, które znalazłem w odmętach mojego magazynu ostatnio, jak wysyłałem. I w ogóle nic nie wskazywało na to, że jakakolwiek wariegacja tutaj będzie, no bo liście były kompletnie zielone ostatnio. Ale w najnowszym liściu, który jest najbrzydszy, już wam pokazuję, co tutaj się stało i zobaczcie na to. Mam nadzieję, że fajnie się sfokusowało. Ile tam jest tej wariegacji? Oczywiście uszkodzenie liści, no liczne. Ale jednak wariegacja. Hello! Tam jest wariegacja. Ja nadal nie mogę wyjść z podziwu, że tutaj jakakolwiek wariegacja się pojawiła nagle. Z tego co wiem, to vitellifolium jest w TC i rozmnażali po prostu rośliny z wariegacjami. I większość im nie wychodziło. I dlatego sprzedawali je jako zielone. Tylko, że no zielone też rozmnażali, więc to jest kompletnie taki miks. I te odpady, które nie wyszły z wariegacją, która i tak jest niestabilna, nawet jeżeli na początkowym stadium rozmnażania ona była widoczna,
No to jeżeli one zzieleniały, czy po prostu od razu wyszły zielone, no to leciały jako zielony witryfolium. A widzicie, że po nie wiadomo ilu liściach nagle może wyjść warygacja. I takie dwie sztuki na razie mi się trafiły. Zobaczymy, raczej więcej ich nie znajdę. Nie wiem, co z tą sztuką będzie, tego witryfolium. Dlatego, że tak jak Wam mówię, warygacja na witryfolium jest na serio niestabilna. Pamiętam, jak mi przyszło raz takie witryfolium, które miało troszeczkę warygacji na niektórych liściach i później zaczęło puszczać już kompletnie zielone liścia. I warygacji nigdy nie widziałam. To witryfolium, które tutaj widzieliście, to moje prywatne, no to ono przyszło już z małym zaczątkiem warygacji i jednak ta warygacja tak troszeczkę zaczyna się stabilizować. Dlatego, że poprzednie liście, które straciłem, no miały warygację, wygląda to jak wygląda teraz, ale mam nadzieję po prostu, że teraz będzie miało zapewnione to witryfolium lepsze warunki do bytowania i że będzie sobie jakoś fajnie teraz rosło. No nic, to chyba były wszystkie rośliny, co nie? No, także wszystkie rośliny Wam już pokazałem. Mam nadzieję, że ten film okaże się dla Was przydatny, że zobaczyliście, że na serio warygacje mogą być niestabilne. Czasami z niestabilnych może być bardziej stabilna warygacja. W przypadku alokazji, od razu Wam mówię, wszystkie warygacje raczej należy traktować jako niestabilne. No, z warygacją w przypadku alokazji jest to na serio wielka loteria, także ja się cieszę, że mam tą alokazję. Miałem też jedną alokazję, tylko nie pamiętam jaka ona była. Chyba kurkulata, która straciła warygację. No tak, alokacja kurkulata mi raz straciła warygację. Oczywiście nie będzie to dotyczyć ta utrata warygacji w przypadku na serio dobrze wybarwionych roślin. Raczej, znowu mówię, to też jest moja opinia, że ona nie powinna dotyczyć raczej też takich mocno wybarwionych roślin w przypadku alokazji. Ale jednak, no, warygacje z alokazją, no to czasami to się nie łączy. Niektórzy też uważają, że warygacje na alokazji czy na anturiach wyglądają, jakby te rośliny były chore. No cóż. Ale ja się cieszę, że mam taką alokazję, że mam to anturium i zobaczymy, co z tego dalej będzie, czy nie będzie też czegoś innego. Także to by było na tyle w tym filmie. Na pewno spotkamy się na live, będzie troszeczkę Q&A, także możecie przygotować jakieś pytania. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie go do końca. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, a nie chcecie przegapić kolejnych moich filmów, zachęcam Was mocno do subskrybowania tego kanału. Ja się z Wami żegnam i widzimy się kolejnym razem. Cześć!